Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was w kolejnym poradniku gracza. Dzisiaj poruszymy sobie temat klawiatur mechanicznych, a dokładnie przełączników mechanicznych. Często pytacie mnie, co to właściwie są te przełączniki mechaniczne, czym się różnią od tradycyjnych, jak działają, jakie mamy rodzaje i czym te poszczególne rodzaje się od siebie różnią. Więc dzisiaj postaram się odpowiedzieć Wam maksymalnie na wszystkie nurtujące Was pytania na temat żywotności przycisków, na temat tego, w jakich klawiaturach są jakie przyciski i co warto wybrać. Tak więc zapraszam Was do oglądania. Witajcie, z tej strony Marcin. Jeśli chcecie zobaczyć więcej recenzji i poradników w moim wykonaniu, znajdziecie je na moim kanale. Wystarczy kliknąć napis subskrybuj. Zapraszam! Okej, moi drodzy, tak więc na początek należy porównać przełączniki mechaniczne z przełącznikami membranowymi. Jakie one mają wady i zalety? Tak więc przełączniki membranowe są tanie w produkcji. Więc także tego typu klawiatury są tańsze od klawiatur mechanicznych. Ceny klawiatur mechanicznych zaczynają się od 200 zł. Kolejna różnica to dystans aktywacji. W przełącznikach membranowych aktywacja następuje po przebyciu przez klawisz około 4 mm. Natomiast w przełącznikach mechanicznych aktywacja następuje już po przebyciu 2 mm lub nawet mniej w przypadku niektórych przełączników. Prędkość naciśnięcia w przełącznikach membranowych jest umiarkowana. Różni się troszeczkę w zależności od modelu klawiatury. Trochę inaczej reagują przełączniki typowo membranowe, a inaczej przełączniki typu nożycowego. W klawiaturach mechanicznych natomiast prędkość naciśnięcia klawisza jest bardzo szybka i równie szybko klawisz powraca do pozycji wyjściowej, co jest oczywiście bardzo przydatne podczas grania w gry komputerowe. Ostatnia rzecz, ale najważniejsza. Żywotność przełączników. W przypadku membranowych jest to od 1 do 10 milionów kliknięć. Klawiatury z przełącznikami nożycowymi wytrzymują od 1 do 20 milionów kliknięć. Natomiast w klawiaturach mechanicznych w najgorszym wypadku jest to od 20 milionów kliknięć aż do 70 milionów w najlepszych modelach. A oto 4 najpopularniejsze typy przełączników mechanicznych. Cherry MX. Chyba najbardziej znane przełączniki mechaniczne, pojawiające się w klawiaturach już od wielu lat. Dostępne są 4 ich rodzaje. Blue, Brown, Black i Red. Każdy z tych przełączników działa troszeczkę inaczej. W przypadku przełączników typu Blue występuje także charakterystyczny klik przy aktywacji przełącznika. Z uwagi, iż przełączniki Cherry MX są najdłużej na rynku, cieszą się największym zaufaniem graczy. Także producenci bardzo chętnie wykorzystują je w swoich klawiaturach. Oto kilka przykładów klawiatur z tymi przełącznikami. Kolejny rodzaj to przełączniki typu Kale. W klawiaturach mechanicznych pojawiają się od pewnego czasu, jednak nie aż tak długo jak Cherry MX. Mamy 4 podstawowe rodzaje, dokładnie tak samo jak w przypadku Cherry MX, czyli niebieskie, brązowe, czarne oraz czerwone. Jest także specjalna wersja przełączniki Kale Yellow, czyli żółte przełączniki stosowane chociażby w klawiaturach firmy Rapu. Oto kilka przykładów klawiatur z tymi przełącznikami. Firma Razer jakiś czas temu wyprodukowała swoje własne przełączniki przeznaczone typowo do gier komputerowych. Dostępne przełączniki to Razer Green, posiadające charakterystyczny klik podobny do przełączników typu Blue oraz ciche przełączniki Razer Orange. Stosowane są od pewnego czasu w większości klawiatur firmy Razer. Flagowym przykładem jest klawiatura Razer Black Widow. Pora na ostatni rodzaj przełączników. Są to przełączniki o nazwie Roamer G, stosowane przez firmę Logitech. Występują chociażby w klawiaturze mechanicznej Logitech G910 Orion Spark. Przełączniki te charakteryzują się naprawdę cichą pracą i dużą lekkością aktywacji. Według mnie jedne z najciekawszych przełączników mechanicznych dostępnych na rynku. A teraz podpowiem Wam, które z 4 podstawowych typów przełączników wybrać. Klawisze typu Black charakteryzują się siłą aktywacji 60G. Są to przełączniki typowo do gier. Bardzo dobrze nadają się do gier typu RTS, czyli strzelanek z pierwszej osoby.
Jednak niektóre osoby zraża dość duża siła aktywacji, dlatego wtedy mogę zaproponować Wam przełączniki typu RED, które również są typowo gamingowymi przełącznikami, natomiast charakteryzują się niższą siłą aktywacji. Zamiast 60G jest to tylko 45G. Tak więc wciskają się lżej i są w miarę ciche. Idealnie nadają się do gier. Przełączniki typu Brown stanowią idealny kompromis pomiędzy klawiaturą dla gracza a klawiaturą do pisania, czyli świetnie nadają się równie do gier komputerowych, jak i do codziennego użytkowania klawiatury, pisania tekstów czy korzystania z internetu. Aktywacja tych przełączników odbywa się z siłą 45G. Przełączniki typu Blue są naprawdę ciekawe. Aktywują się przy sile nacisku 50G i wydają przy aktywacji charakterystyczny głośny klik. Przez jednych są to klawisze uwielbiane, przez innych nienawidzone. Właśnie za to, że klawiatury z tymi przełącznikami są bardzo, bardzo hałaśliwe. Przełączniki świetnie nadają się do gier, także do pisania, jednak działają z nieco większym opóźnieniem niż na przykład przełączniki typu Red czy Black. Ciekawostką jest, że chociażby firma Gamdias w swojej klawiaturze Gamdias Hermes Ultimate opracowała specjalne nakładki wyciszające klik tych przełączników. Faktycznie daje to nam jakieś 10 dB mniejszy dźwięk, natomiast klawiatura jest wciąż głośna. Warto też wiedzieć, że przełączniki typu Blue, pomimo swojej hałaśliwości, najbardziej nadają się do pisania. Dobrze, moi drodzy, zbliżamy się powoli do końca filmu. Myślę, że po tym poradniku jesteście dużo bogatsi w wiedzę na temat przełączników mechanicznych, ich rodzajów, funkcjonalności itd. Mam nadzieję, że film był dla Was ciekawy. Oczywiście, jeśli chcecie więcej poradników, no to subskrybujcie, dawajcie łapki w górę. No i oczywiście widzimy się w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was, cześć!